Szanowni Państwo, myślę, że najwyższy czas zacząć ten wieczór. Bardzo się cieszę, witam wszystkich serdecznie na wernisażu wystawy Czas przełomu, sztuka awangardy w Europie Środkowej 1908-1928. Chciałabym powiedzieć, że dzisiejsze wydarzenie odbywa się w trzech językach. Mamy tłumaczenie symultaniczne na język angielski z uwagi na naszych zagranicznych gości, jak również tłumaczenie na polski język migowy, który wykonuje dla nas pani Magdalena Sipowicz. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że tak licznie zebraliśmy się dzisiaj w Międzynarodowym Centrum Kultury. Proszę mi pozwolić przywitać naszych szczególnych gości, ale mam również prośbę, abyśmy wspólnie nagrodzili się oklaskami, jak wymienię wszystkich. Bardzo serdecznie witam pana ministra Wojciecha Kolarskiego, podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo serdecznie witam panią dyrektor Agnieszkę Grunwald z Departamentu Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dostałam sygnał, że mam mówić trochę wolniej. Bardzo się cieszę, że są z nami przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego. Witam panią Tichę Dabać-Golubić, pierwszą sekretarz ambasady Republiki Chorwacji, a także panią Sabrę Dajci, radcę minister w ambasadzie Rumunii. Cieszę się, że tak szeroko jest z nami krakowski korpus na czele z panią profesor Adrienne Kermendi, konsul generalną Węgier. Witam pana doktora Michaela Grossa, konsula generalnego Republiki Federalnej Niemiec, panią Agnieszkę Kamińską, konsul honorową Republiki Malty, pana doktora Tomasza Kaszaja, konsula generalnego Republiki Słowacji, pana Andrzeja Tombińskiego, honorowego generalnego konsula Austrii w Krakowie. Bardzo się cieszę, że są z nami przedstawiciele instytucji kultury. Witam pana dyrektora Andrzeja Betleja, szefa Muzeum Narodowego w Krakowie. Jest z nami także pan profesor Andrzej Chwalba, przewodniczący Rady Programowej MCK. I wiem, że są przedstawiciele innych naukowych instytucji w Krakowie. Szanowni Państwo, a zatem teraz jest czas na oklaski. Powitajmy. Nasza wystawa, którą dzisiaj otwieramy, myślę, że jest przede wszystkim świadectwem żywej współpracy kulturalnej w ramach Grupy Wyszehradzkiej. I że znaczenie tej współpracy jest bardzo ważne i mam nadzieję, że przekonacie się Państwo o tym na tej wystawie. Ponieważ o ile rok 1918 podzielił kraje naszego regionu, to była wielka zmiana, to był przełom, jak w tytule naszej wystawy, to teraz wspólnie możemy przypomnieć dorobek tych trudnych, a zarazem jakże owocnych lat. Wystawa nasza nie odbyłaby się, gdyby nie fantastyczne partnerstwo i proszę mi teraz pozwolić przywitać partnerów tego projektu i poproszę o oklaski po raz drugi. A zatem bardzo się cieszę, że jest z nami pan dyrektor Michał Sołkup, wraz z kuratorami czeskiej odsłony wystawy, dyrektor Muzeum Sztuki w Ołomuńcu. Aneszkę, witam również Aneszkę Szimkową i Szalkę Bersikową, które przygotowały czeską odsłonę tej wystawy. Jest z nami również pani Zuzanna Nowotna, reprezentująca Galerię Miasta Bratysławy, gdzie wystawa pojedzie po naszej krakowskiej edycji. Jest z nami również pan dr Boldizar Czornoj, dyrektor Muzeum Janusa Panoniusa w Peczu. I jest z nami jej przyszły kurator, pan György Várkonyi, który będzie tę wystawę przygotowywał na Węgrzech. Ale co jest bardzo miłe i cieszę się, że jest z nami przede wszystkim pan dr Karel Syrp, autor koncepcji, wizjoner, który spowodował, że ta wystawa wygląda tak, jak wygląda. Wiem, że też są z nami przedstawiciele prywatnych kolekcji, właściciele prywatnych kolekcji, pan Robert Runtak i pan Henryk Berenson
z Berlina, a także pan Wiesław Dylon, których bardzo serdecznie witam. A zatem jeszcze raz poproszę. Rok 1918, który wybrzmiewa jakby w naszej wystawie bardzo mocno, to jak Państwo doskonale wiecie, rocznica zakończenia I wojny, rozpadu monarchii austro-węgierskiej, narodziny nowych państw. Czy wreszcie w przypadku Polski najważniejsza rocznica odzyskania niepodległości. I ta rocznica i ten okres 100 lat później dał nam asumpt do krytycznego spojrzenia na to, co się działo w kulturze Europy Środkowej 10 lat przed tą datą i 10 lat po. Traktowaliśmy ten rok jako rodzaj cezury. Podjęliśmy wysiłek pokazania sztuki naszego regionu w tym czasie, aby trochę wyjść poza paradygmat narodowych historii sztuki. Nie chcemy się odnosić do światowych metropolii, do Paryża, Berlina czy Nowego Jorku, ale spoglądamy na siebie nawzajem. I myślę, że to jest najważniejsza wartość tego projektu. Projektu, wystawy, która jest tylko częścią pewnej idei pod nazwą Narodziny Nowoczesnego Środkowoeuropejczyka. To jest bardzo duży projekt, którego najważniejszym komponentem jest część edukacyjna, w której udział biorą polscy, czescy, słowaccy i węgierscy licealiści. Szanowni Państwo, ta wystawa, nad którą pracę rozpoczęliśmy w 2016 roku, to był wielki nasz zbiorowy wysiłek i cieszę się, że patronat honorowy nad tym projektem objęli wspólnie pan profesor Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego RP, pan Antonin Stanek, minister kultury Republiki Czeskiej, pani Lubica Laszakowa, minister kultury Republiki Słowackiej, Peter Fekete, sekretarz stanu do spraw kultury w Ministerstwie do spraw zasobów ludzkich Węgier i Gernot Blümel, minister związkowy do spraw europejskich sztuki, kultury, mediów Republiki Austrii. Jak już wspomniałam o projekcie edukacyjnym, nie mogę nie powiedzieć, że tutaj w Krakowie Polskę reprezentuje młodzież z 7 Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Reja. Za ich udział i za ich fantastyczną pracę chciałabym teraz podziękować. Podziękować również, a wiem, że te uczennice są, czy miały być z nami. Chciałam też podziękować nauczycielkom, wspaniałym nauczycielkom, które tę młodzież w tym projekcie prowadzą. Są to panie Monika Antkowicz i Anna Weiner. To by było na tyle mojego wstępu. Ja sobie jeszcze pozwolę do Państwa wrócić, ponieważ ten projekt został stworzony przez bardzo szeroką grupę osób, której chciałabym podziękować na koniec. A teraz bardzo proszę pana doktora Karola Syrpa, autora koncepcji, o zabranie głosu i wytłumaczenie się a później panią doktor Monikę Riediger, kuratorkę polskiej edycji. Zapraszam. Piękne odpoledne, dámy a pánové. Thank you for invitation. I am really glad that you many came for the opening of this excellent show, which was really successful enjoyment during last year at Olomouc Museum of Art. And really I appreciate it. Doceniam to, że Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, przygotowało to, przedstawiając tak ogromną ilość dzieł sztuki. Zobaczą Państwo, jaka jest to ogromna ilość, ponieważ widzą Państwo też wiele różnych wystaw w Krakowie obecnie. Ogromne podziękowania i cieszę się, że ta wystawa została tutaj otwarta.
Jakarta. Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Jako współautor tej wystawy chciałbym podkreślić, jak szczególne to wydarzenie zorganizowane przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Chciałbym podziękować ogromnie pani dyrektor Agacie Wąsowskiej Pawlik za jej szczególną troskę i staranność w przygotowaniu tego projektu z jego ogromnym znaczeniem i zasięgiem. Nie ma drugiej takiej wystawy w Europie Środkowej. Nie ma i nie było od wielu dekad. Doświadczamy tutaj niezwykłego połączenia malarstwa, fotografii, teatru i filmu z okresu 1908-1928, co było kluczowym okresem w tworzeniu się nowoczesnej sztuki. To wszystko jest tu przedstawione w taki sposób, w jaki tylko największe galerie na świecie są w stanie przedstawić, czyli takie jak Muzeum w Los Angeles, Muzeum Guggenheim w Nowym Jorku oraz Centrum Pompidou w Paryżu. Żeby wyjaśnić źródło pomysłu o tej wystawie, chcę powiedzieć, że wiele lat temu mój dobry przyjaciel, mister Michał Sołkup, dyrektor Muzeum Sztuki w Ołomuńcu, razem ze swoim zespołem pomyślał, że ten temat jest jeszcze niezbadany w Europie Środkowej. Udało mu się namówić partnerów z Polski, Słowacji i Węgier do udziału w tym projekcie. Nasza wystawa koncentruje się na tym obszarze, na tych ziemiach i na okresie, który był szczególnie ważny dla upadku Cesarstwa Austro-Węgierskiego i dla kolejnych lat, kiedy rodziły się nowe państwa. Kiedy będą Państwo chodzić po wystawie, proszę zwrócić uwagę, jak niezwykle wszechstronne są poszczególne jej sekcje. Zobaczą tam Państwo dzieła niemal 100 malarzy, rzeźbiarzy, fotografików i typografów. Niektóre z imion pewnie są dla Państwa znane, ale inne zostały już zapomniane przez lata, a ta wystawa jest dla nich szansą na przywrócenie ich do życia. I możemy też podkreślić ich osiągnięcia dla sztuki europejskiej. Ta energia tej wystawy jest też podkreślana przez ogromną ilość publikacji, gazet, czasopism, które w ówczesnym czasie pozwalały na utrzymanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi ośrodkami sztuki. Widzimy tutaj niezliczone publikacje, artykuły dotyczące sztuki awangardy publikowane w Berlinie, Budapeszcie, Wiedniu, Zagrzebie, Krakowie, Pradze i Warszawie. Ta wystawa to owoc wielu lat ciężkiej pracy i owocnej współpracy naszego zespołu. To czas, kiedy po raz pierwszy w Polsce tak rozległy międzynarodowy projekt został uwieńczony. Koncentrujemy się na tworzeniu współpracy i współczesnej perspektywy badawczej. Chciałbym też podkreślić ogromny wkład i wysiłek polskiej kuratorki wystawy z Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, pani Moniki Rydiger, ponieważ to jej ogromne poświęcenie i zaangażowanie umożliwiło stworzenie tej wystawy. Dziękuję Państwu za uwagę. I życzę Państwu udanego zwiedzania wystawy, a wystawie wielu sukcesów. Dziękuję. Drodzy Państwo,
Ponieważ wystawa, którą za moment Państwo zobaczycie, ma bardzo przejrzystą strukturę, podzielona jest na 12 rozdziałów, który każdy opatrzony jest krótkim objaśnieniem, ja chciałabym zwrócić Państwa uwagę na kwestie i wątki, które może nie są tak na pierwszy rzut oka oczywiste, ale czytelne są w tej drugiej warstwie wystawy. Otóż zderzenie takiej masy dzieł i z różnych artystów różnych regionów tej części Europy nasuwa absolutnie jeden wniosek, że jest to niewątpliwie bardzo skomplikowana konfiguracja środkowoeuropejskiej sztuki awangardowej. To na pewno Państwo odczujecie, przechadzając się po kolejnych salach naszej galerii. Natomiast kolejna bardzo istotna kwestia, która jest czytelna, kiedy oglądamy pracę w galerii, jest kwestia przesuniętej chronologii. Co mam na myśli? Otóż kiedy nasi czescy koledzy artyści przed wojną próbowali swoich sił i przepracowywali doświadczenia kubizmu, nasi polscy artyści tkwili jeszcze mocno w młodopolskiej estetyce. Dopiero w 1913 roku Polacy, a właściwie Lwowiacy, mieli okazję zapoznać się ze sztuką awangardową, którą przywiózł do Lwowa Herwart Walden, pokazując objazdową wystawę właśnie składającą się z najbardziej nowych tendencji w sztuce. Tam między innymi można było zobaczyć bardzo zaawansowane w kubizmie prace czeskiego artysty kubisty. My niestety dopiero zaczęliśmy, myślę o naszych polskich artystach, eksperymentować 3 lata później, a nawet 4 lata później, myślę o formistach. Kiedy w 1923 roku w Wilnie Szczemiński, Kobro, Kryński i Kajrukstis mocno już widać było, podążali w kierunku sztuki konstruktywistycznej, wtedy w Czechach wyglądało to nieco inaczej. Czesi, rok później Karel Tegge ogłosił manifest poetyzmu i byli już o krok od doświadczeń z surrealizmu. Także te przesunięte chronologie absolutnie są widoczne na tej wystawie, chociaż może w nieoczywisty sposób. Kolejny bardzo istotny wątek to przede wszystkim, intrygujący wręcz, to artystyczna geografia. Co mam na myśli? Otóż właśnie promieniowanie nieoczywistych centrów, albo też bardzo dynamiczne peryferia, ale też trasa artystycznych perygrynacji, jak również granice pewnych inspiracji i wpływów, ale także, co Państwa na pewno uderzy na tej wystawie, powtarzające się pewne tematy i wątki i też pewna mapa tych powtórzeń i przemieszczeń, co my w historii sztuki nazywamy motif kunde. No i jeszcze jedna bardzo istotna kwestia, która myślę, że przy głębszym zastanowieniu Państwu narzuci się również, to że ta wystawa bardzo dobitnie pokazuje, że kluczowy dla dalszych poszukiwań w sztuce był kubistyczny przełom, a przede wszystkim poszukiwania kubistów nowe rozwiązania ujęcia przestrzeni, tak w obrazie, jak i w rzeźbie. Szczególnie rzeźba dzięki temu dozna wielkiej transformacji w ciągu całego XX wieku. Natomiast ewidentnie bez tych doświadczeń, bez poszukiwań w badaniu bez kresu, bez poszukiwań w rytmie czasoprzestrzeni, bez właśnie tej fascynacji przestrzenią, nie możemy mówić o takich doświadczeniach jak sztuka instalacji czy dzieła site specific. Tak więc bez wątpienia te kwestie przepracowane przez pierwszą awangardę otworzyły również drogę tak ważnym przełomom w sztuce, a nawet w całej humanistyce, jak mam tu na myśli przełom, zwrot przestrzenny, tak to określamy, który nastąpił dużo, dużo później, bo w latach 80. XX wieku. I wreszcie chciałabym jeszcze wytłumaczyć dokładniej, dlaczego wybraliśmy takie daty graniczne tej wystawy, 1908-1928. Przede wszystkim na bardzo ważny kontekst polityczno-historyczny, w który wpisuje się sztuka tego okresu bardzo mocno. Dlaczego 1908? Przyzwyczailiśmy się bardziej odnosić do roku 1905. Natomiast wielu historyków podkreśla obecnie, że to 1908 rok, a przede wszystkim październik tegoż roku, czyli aneksja Bośni i Hercegowiny przez Austro-Węgry, czyli tak zwany kryzys bośniacki, to był pierwszy moment ważny, który
absolutnie świadczył o tym, że Europa zmierza do poważnego konfliktu zbrojnego. Ten moment porównywany jest, jego ciężar gatunkowy, do zamachu w Sarajewie. Natomiast dlaczego 1928? Ponieważ to był ostatni błogi rok wiary w niezakłócony niczym rozwój cywilizacji, tej nowoczesnej cywilizacji. Po nim miało nastąpić pewne tąpnięcie, rysa, którą wyznacza wielki kryzys już kolejnego roku, 1929. Chciałabym na koniec bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim autorowi wystawy i jego współautorce, panu Karelowi Syrpowi i pani Lence Bydzowskiej, która jest dzisiaj tutaj niestety nieobecna, za wszystkie konsultacje, wskazówki, uwagi, bardzo cenne w procesie przygotowywania wystawy. Ale tak na bardzo serdecznie, ogromnie gorąco chciałam podziękować dwóm koleżankom z Ołomuńca, z Muzeum Sztuki w Ołomuńcu, Aneszce Simkowej i Szarce Bielsikowej za wspaniałą, znakomitą współpracę kuratorską. I Szarko, pozwól, że bardziej tu podziękuję jednak Aneszce, z którą wiążą mnie lata, 19 lat współpracy, właśnie obliczyłyśmy to ostatnio, i bardzo serdecznie dziękuję za pomoc przy stworzeniu trzech działów tej wystawy. Działów graficznych, zobaczycie Państwo na wystawie rodzaj takich gabinetów, gdzie zgromadziliśmy wydawnictwa, plakaty, fotografie, wszystko to, co wiązało się z awangardą tego okresu. I chciałam również bardzo, bardzo serdecznie podziękować również nieobecnym dzisiaj, oprócz jednej osoby, współpracownikom i kolegom ze Słowacji, z Węgier. Mam na myśli panią Szofię Kisz-Seman z Bratysławy, jak również Tindę Pustaj z Peczu i pan nieobecny dzisiaj i obecnemu panu Warkoniemu. Bardzo serdecznie dziękuję za wszelką pomoc w kreowaniu tej drugiej edycji wystawy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, a zatem czas jeszcze raz na podziękowania. Ja mogę tylko dołączyć się do słów pani doktor Moniki Rydiger, ponieważ ten duży kuratorski team rzeczywiście przez 3 lata w niełatwych rozmowach i powiedziałabym nawet negocjacjach wypracowywał koncepcję tego pokazu. Także raz jeszcze wszystkim osobom, panu doktorowi Syrpowi, tak nieobecnej z powodów rodzinnych, pani doktor Lence Bydzowskiej, koleżankom z Ołomuńca, Aneszce, Szarce, Tindę i pani Zofii, którą może państwo pamiętacie z naszej wystawy Koszycka Moderna. Bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę. Na naszej wystawie będziecie państwo mogli zobaczyć ponad 170 obrazów, rzeźb, rysunków, grafik. I ten olbrzymi materiał został przywieziony przez nas z ponad 60 środkowoeuropejskich kolekcji. Ja je teraz wyświetlę na 3 slajdach, bo jak Państwo zobaczycie, nie jesteśmy w stanie wymienić w tym momencie wszystkich nazw, ale wszystkim instytucjom, ich szefom, ale także kolekcjonerom prywatnym, którzy we wspaniały sposób współpracowali z nami i możemy te dzieła oglądać, a mamy na wystawie artystów polskich, czeskich, słowackich, węgierskich, rumuńskich, litewskich, słoweńskich, chorwackich, serbskich, austriackich i niemieckich. Nasza wystawa nie byłaby możliwa przede wszystkim bez udzielonego nam wsparcia finansowego, za co chciałabym bardzo, bardzo podziękować przede wszystkim Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, a także Funduszowi Wyszehradzkiemu, który wsparł cały projekt. Program Narodziny Nowoczesnego Europejczyka zyskał dofinansowanie w ramach programu Unii Europejskiej Kreatywna Europa, także ten duży komponent edukacyjny, ale też monumentalna monografia, na którą czekamy i która w tym roku ukaże się, jest możliwa właśnie dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Za tę monografię jest odpowiedzialne wspaniałe wydawnictwo z Pragi, Arbor Vitae, którego szef, pan Martin Sołczek, jest też dzisiaj z nami. Bardzo serdecznie dziękuję
naszym patronom medialnym, którzy pomagają nam komunikować tę wystawę, ale też ponieważ jesteśmy w Europie Środkowej, dzisiaj będziemy mogli Państwa poczęstować winem słowackim, jako że wystawa pojedzie zaraz po naszej ekspozycji do Bratysławy i za wino dziękuję bardzo panu doktorowi Kaszajowi, konsulowi generalnemu Słowacji, ale też inne wina środkowoeuropejskie, które nam przekazała firma Krakoslow Wine z ulicy Lipowej w Krakowie. I teraz te tak zwane napisy, które widzimy na każdym z filmów na koniec, ale to jest bardzo ważne, bo to jest ten moment, kiedy ja osobiście mogę całemu zespołowi złożyć moje największe i najserdeczniejsze podziękowania. Za aranżację plastyczną tej wystawy odpowiadała pani Anna Wisz. Autorem wizualnej identyfikacji jest pani Teresa Hejmowa z Ołomuńca. Adaptację tej identyfikacji wykonała pani Karolina Wróblewska-Leśniak. Jak państwo widzą, wymieniam tutaj osoby, które pracowały przy organizacji. Pani Anna Śliwa, Karolina Wójcik, Małgorzata Dziedzic, Monika Ridiger, ale też trzy panie, które zajmują się programem edukacyjnym i towarzyszącym. Wystawę wspaniale zmontowali panowie Emanuel Mróz, Jakub Wójtowicz, a oświetlił Michał Pietras przy współpracy również naszych kolegów. Nie wiem, czy tutaj zostały wymienione, tego nie powiedziałam. Opiekę konserwatorską roztoczyły panie Beata Nowak, Katarzyna Nowiakowicz i Katarzyna Siwczyńska. Właśnie, tak jak powiedziałam, nie ma dużego, porządnego katalogu. Na tę monografię monumentalną czekamy. Będzie liczyć blisko 800 stron, więc możecie sobie państwo wyobrazić jej wymiar. Ale przygotowaliśmy taki nieduży przewodnik, który zawiera wszystkie reprodukcje tej wystawy, teksty, które się na niej mieszczą. Za produkcję tego przewodnika odpowiadały te wymienione osoby. Można go dzisiaj nabyć w cenie 20 zł, także myślę, że warto. Szanowni Państwo, to chyba tyle. Oficjalna część wernisażu dobiega końca. Ja bardzo wszystkim dziękuję za obecność i mam nadzieję, że ta wiosna z awangardą środkowoeuropejską będzie czymś dla Państwa ważnym. Zapraszamy na bogaty program edukacyjny i towarzyszący tej wystawie. A teraz proszę się częstować winem, tylko nie zabierać go do galerii z powodów oczywistych, a następnie o udanie się na ekspozycję. Bardzo Państwu dziękuję. Thank you.